No cześć. Dzisiejszy filmik krótki dla młodych elektryków, ale nie tylko, bo dla tych też i bardziej doświadczonych. Odwieczny problem, jakiego wskaźnika dwubiegunowego użyć. I tak sobie pomyślałem, że zdradzę Wam, czego ja używam. I używam, uważam, dobrych mierników, mało znanych firm, ale metodą prób i błędów sprawdziłem kilka na rynku. Z niektórych byłem zadowolony średnio, z drugich kompletnie wcale, a z tych, co mam teraz, jestem bardzo zadowolony i to jest sprzęt super, a wcale nie jest to sprzęt firm bardzo znanych, przez co drogich, ale naprawdę elegancki. Słuchajcie. To są dwa moje mierniki. Ten jest najświeżej kupiony. Ten używam najdłużej. To jest, słuchajcie, Brymen, a to jest CEM. Dokładnie DT9331 ten, a tu mamy Brymen BT75EU. I pokrótce, co mają takiego fajnego te mierniki, że sprawia, że warto dać parę złotych więcej w stosunku do czegoś takiego, nie? Unit 15C, tani, stówka mniej więcej, ale tego nie polecam Wam używać, chyba że naprawdę pierwszy miernik, zaczynacie swoją historię z elektryką, ale i tak nie. Naprawdę ten miernik mierzy, działa, ale nie jest to dobry miernik, ma wiele niuansów. Kto go używał z profesjonalistów, wie, że nie jest to całkiem fajna rzecz. Oprócz niskiej ceny, cała reszta jest średnia. Ale słuchajcie, do konkretów. Ten miernik zakupiłem właśnie po używaniu jakichś unitów, prawda? Wcześniej miałem jakieś sztejnele prostsze z diodami, dobre, ale nie miały bajerów. Co wyróżnia ten miernik? Przede wszystkim, zobaczcie, po dłuższym czasie użytkowania sonda z tego miernika, o, odnoszenia w pasie narzędziowym, ciągle łamana, rozerwało się to, lutowało, łączyłem, prawda? Pogubiłem te końcówki, bo tu jest taki element ochronny, bardzo fajny, który schodzi dopiero jak się gdzieś to wsunie i tu są nakręcane grube końcówki, prawda? Fajna sprawa, ale te końcówki, kurna, jak się zdejmie i się ich od razu nie nakręci, gdzieś się odłoży, amba Fatima i nima, i znikają, prawda? Ale ta sonda idzie do kosza, zostawiłem ją tylko, żeby Wam pokazać, że jest zniszczona. Miernik, kurna, za tam 400 parę złotych, prawie 500, nie jest wcale do kosza, bo można tą sondę zamówić, ona tu jest na bananku, zobaczcie, rewelacja. I w firmie akurat Bial na przykład, który jest dystrybutorem, nowa sonda z końcóweczkami grubymi, nakręcona, prawda, zobaczcie, mam nowy mierniczek. Dalej, ta sonda również jest wykręcana, jak się nam pognie, złamie niechcąco, zobaczcie, cyk, bananek nakręcany na gwint, solidnie, i mam nowy mierniczek, a stare, o tu, ten komplecik, stary sąd, to by mogło zostać, ale zależało mi na tych końcówkach grubych, to idzie do kosza i mam nowy mierniczek i się nie martwię. Ten element, który najczęściej ulega uszkodzeniu po kilku latach użytkowania, można sobie wymienić, prawda? Tu mój patent ze sprężynką od długopisu, polecam Wam nałożyć i się przewód nie łamie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, bardzo, bardzo jasne diody, żebyście zobaczyli elegancko, świeci ładnie, ale to akurat większość mierników ma, to nie jest jakiś tam super duży plus, ale funkcje pomiarowe, jakbyście zobaczyli, słuchajcie, to mamy obciążenie różnicówek, 30 mA wyzwolenie różnicówki, też niby żaden szał, ale jest to fajny bajer taki, że tutaj jak podłączymy zasilanie, to w środku mamy brzęczyk silnikowy, wibratorek,
Nie wiem, czy dobrze słychać. On wibruje, nie? I w ręku czuć drganie w tej chwili, więc nawet jak nie patrzę na to, to on naprawdę wibruje. W słońcu, nawet jak mi to oświetli, to ja ręką czuję tu wibrację. Naprawdę spore. Jak telefon komórkowy, jak dzwoni i ma wibrację, to ten miernik tak samo wibruje. To jest świetna sprawa. Oprócz dokładnego napięcia na diodach mamy pokazane. I co? I bezdotykowy pomiar napięcia. Jak wciśniemy, przytrzymamy, przechodzi nam w tryb wykrywania i o, w kabelku mamy napięcie, zobaczcie. Też się przydaje, prawda? Dodatkowo praca jako neonówka, czyli bez napięcia i mamy fazę. Wyraźnie pokazuje jednym przewodem, prawda? I co? Pojemność. Mierzymy pojemność kondensatorów, czyli jak pracujemy kondensator przy silniku, prawda, kompensacja mocy biernej, przełączamy się tutaj i mamy pomiar mikrofaradów kondensatora w jednym mierniku, słuchajcie. No o momencie, również wiadomo, przełączamy się i test różnicówki, prawda, jak podłączymy sobie mierniczek, o, po pomiarze wciskamy guzik RCD, i mamy wyzwalanie 30 mA, prawidłowo nic nie wyzwala, normalnie gdyby był to pomiar do przewodu PE, różnicówka by wyskoczyła i to wszystko w jednym mierniku. Oczywiście sondy oznaczone L1, L2, czyli mierząc tylko miernik musimy trzymać całą dłonią i mamy kierunek wirowania pola, tak? L1, L2 i zgodność w prawo, w lewo mamy tym miernikiem ogarnięty. Oczywiście podświetlenie też możemy włączyć, prawda? No miernik jest bardzo fajny, bardzo dokładny, wprowadza obciążenie do badanego pomiaru, czyli głupot nie pokazuje, nie brzęczy wszędzie tam gdzie chce, ma funkcję różnicówki, pomiar pojemności rezystancji, kierunek wirowania pola i wymienne sondy, jest gumowany, odporny. Zasilanie jest na dwie bateryjki R3, czyli naprawdę ten miernik, ja wymieniam baterię, nie wiem, no raz na 2 lata może, albo i rzadziej, a bardzo często go używam. Rewelacja, nie? Brymen BT75EU. Warto zapłacić kasę za ten miernik, bo ma funkcje lepsze niż droższe mierniki, nie? No i drugi. Pozbawiony kilku wat tego Brymena. Końcówki te nakręcane. Zobaczcie, takie niby nic na przewodzie. A mamy schowek na nieużywane, na osłonki tych igiełek, prawda, ostrzowych. I te metalowe końcówki grube, które sobie tutaj wykręcimy, mogę je tutaj schować w to miejsce właśnie, przewidziane jest, wciskam i one są przy mierniku i się nie zgubią. To jest naprawdę dla mnie mega sprawa, bo gubię te końcóweczki, a to jest tutaj wszystko na miejscu, nie? I zabezpieczam sobie mierniczek w ten sposób. Mam osłonki gumowe, schowane metalowe końcóweczki nakręcane, wszystko w jednym miejscu. Miernik również wprowadza obciążenie do badanego obwodu, czyli nie pokazuje nam głupot, prawda? Jakieś napięcia indukowane, to wtedy nam to wszystko tutaj wykrywa. Bardzo mocno i fajnie się składa do pomiaru, tak jak do gniazdek, prawda? Dwa punkty zaczepu, on nam nie lata na boki. Po złożeniu jest mega, mega stabilny, tu nic nie pracuje, prawda? Także wprowadzone obciążenie, bardzo dobre mocowanie. Grube końcówki, które możemy wykręcić i schować do gumowego elementu. No i słuchajcie, diody również bardzo dobrze widoczne. Bardzo głośny dźwięk, nie wibruje. Jak już by wibrował, to byłby najlepszy miernik na rynku. Nie wibruje, czyli jeden minus, ale bardzo głośny. Pokazuje nam kierunek wirowania pola, prawda? Mamy omomierz, tak?
nie mamy pojemności kondensatorów. Czyli coś w tym lepsze, coś w tym gorsze. No ale, ale za to ten mierniczek po prostu bardzo dobrze reaguje na fazę jako wskaźnik jednobiegunowy, czyli jako neonówka. Zobaczcie, jak fajnie. Bez napięcia, neutralny i faza. Wyraźnie fajnie i głupot nie pokazuje. Tylko tam, gdzie jest faza, ładnie reaguje. No i oczywiście przy pracy jako dwubiegunowy pomiar napięcia dokładny na LCD. Proszę bardzo, 244 V i wyraźne diody z brzęczykiem, prawda? Również jest podświetlenie, które możemy załączyć, przytrzymując. Już. Albo i nie przytrzymując. A nie, nie ten guzik, sorry. O, nie? Mamy światełeczko. I wyłączamy. No. A, nie przytrzymujemy, sorry. Po prostu krótko naciskamy. Głupoty gadam, nie? Także jest lampeczka. Grube końcówki, które łatwo wchodzą w gniazdo z zatyczkami, nie? Zaślepkami, to jest istotne. Przewody są fajne, grube. Mogłyby być bardziej gumowane, elastyczne, no ale spoko. Cena jest ok, więc nie ma co wymagać, że tutaj będzie jakieś silikonowe przewody. Także to są dwa mierniki, których ja używam. Brymen i CEM. Mało znane firmy u nas na rynku, jak Sonel, Fluke, prawda? Ale wymiatają te mierniczki. Używam ich tego od niedawna, to się przyznam, ale jest świetny. Tego bardzo długo i mistrzostwo świata, nie? Mistrzostwo. No, mam nadzieję, że jak ktoś szukał miernika dobrego, to zasugeruje się moimi uwagami. I mówię o tych miernikach, które mam dobrze przetestowane. Polecam. Trzymajcie się.